stanowcza, wszyscy się jej boją. I ona stawia wszystkie uwagi i guzik ją obchodzi, że macie jeszcze 5 albo 3 lekcje. I jest najważniejsze. To jest dobre. Kumas, jak ty się zachowujesz? Mówiłam na początku lekcji, że ma być spokój. Zapraszam cię odpowiedzi. Nie nauczyłeś się? A czego są noce? Wczoraj mówiłam, żeby dać. Proszę bardzo, wstawiam ci jedynkę za odpowiedź, za to, że się nie nauczyłeś. I jeszcze wezmę ci pierwszą uwagę. Jeszcze zadzwonię do twojego rodzica. Piotr Kowalski źle wyraża się do nauczycielki. Proszę bardzo, uwaga w pisania. A wy podziękujcie swojemu koledze Kowalskiemu, bo jutro macie sprawdzenie z całego działu. Ja powiedziałam i zdanie nie zmienię. Macie się uczyć. Kuba, mój guzik mi to obchodzi. Ile macie jeszcze lekcji? Mój jest najważniejszy. A gdzie wy się wszyscy wybieracie? Siadajcie na miejsca. Dzwonek jest dla mnie, dla nauczyciela, a nie dla was. Za to macie... za karę siedzicie, usiadcie w szklasie i zobaczmy, co mamy jeszcze przerobić. Możemy sobie jeszcze przerobić. Drugim typem jest pani Kupanowicz. Ona zawsze bardziej jest stanowcza od tej poprzedniej pani. Bardzo. Jezu, aż się nie da się wytrzymać, ale ona bardzo, bardzo jest zła. A kto was wychował? Dlaczego nie wstajecie? Proszę, wyjdę jeszcze raz i macie tym razem wstać. No, lepiej. A dzień dobry. Pytam się, kto was wychował? Kto was wychował? Dobra, dzisiaj wy się sobie zadajcie 3 strony do zadania. Zadanie z matmy z polskiego. Macie to wszystko odrobić, będę sprawdzać. Proszę bardzo. Nie przygotowania mam, wszystkie wpiszę. Proszę bardzo, a później sobie uwagi wpiszę. Okej. Dobra, przechodźmy już do lekcji. A kto beka ciągle? Kasper, nie wolno, masz się tak nie zachować. Proszę do honta. Co się mówi? No właśnie, takie zachowanie mi potrzebne, a nie wasze, a nie innych, którzy się brzydko wyrażają. No normalnie oszaleć można. Nie wychodzi nigdzie. Dzwonek jest dla mnie. Jezu, no dzwonek jest dla mnie. Siadajcie. Trzecim typem jest pani, która już pracuje jakieś 40 lat, jest stara, 40 lat pracuje, ma już wszystko dosyć, ale lekcje bierze indywidualne, żeby nie krzyczeć, byleby miała spokój. Dzień dobry, kochani. Mnie tak samo jak wam nie chce się prowadzić tej lekcji. Więc dzisiaj lekcja indywidualna, możecie sobie grać jak chcecie, możecie pouczyć się z innego przedmiotu, byleby było cicho, byleby miała spokój. Czwartym typem jest luzak. Jest bardzo wyluzowana, jest. Dzieci ją po prostu uwielbiają, bo zawsze im odpuszcza. Jest super, bo daje im grać na telefonie. Siemanko wszystkim. Dzisiaj nie ma lekcji, tylko możecie sobie grać jak chcecie. A najpierw przejdźmy do zadania domowego. Sprawdzimy. Albo nie, odpuszczę wam. Jestem najlepsza. Prawda, dzieci? No, dziękuję. Was też lubię. Okej. Dobra. Grajcie sobie na telefonie i bierzcie telefony i uczcie mnie grać, bo ja nie umiem waszej gry. Dobrze,
róbcie sobie co chcecie, ale nie mówcie mi o czymś.